na posiłki musimy zabrać ze sobą podstawowy sprzęt. Podstawowym to jest ubranie z kapeluszem w celu zabezpieczenia przed pogryzieniem pszczół oraz rękawice pszczelarskie. O, takie to one są. Jak się tego, to one są takie długie. Poza tym musimy ze sobą zabrać dmuchawkę, która służy do wytwarzania dymu. Dym jest potrzebny, jak pszczoły się mocno denerwują, żeby ich uspokoić, to dmuchniemy dymem i ten dym pszczoły uspokaja. Zabieramy podstawowy sprzęt i to jest dłuto, szczotka, jakieś taka szufeleczka i jak podchodzimy do ula, tu możemy zajrzeć, bo to jest ul, w którym pszczoły w tej chwili nie ma, dlatego że i tak wygląda ramka. Tak wygląda ramka. Ona już jest ciemna, a tak wygląda ramka, która ma pójść do... Pszczoły muszą tutaj zbudować sobie komóreczki, w których później złoży matka larwy, pszczoły się wyklują i miód będzie, bo pszczoły nie chcą, matka nie chce składać larw w takich ciemnych ramkach, tylko muszą być ramki nowe, z węzą jasną i pszczoły szybko sobie tutaj wybudują takie komóreczki. A to dłuto służy, jak pszczoły to zabudują woskiem czy coś, to trzeba tą ramkę podważyć, żeby ją wyrwać, bo to jest tak, jakby zalutowane było i trzeba trochę siły użyć. O, i tak to wygląda w ulu. Usytuowanie pasieki musi być tak dokonane, żeby od granicy sąsiada możesz tam tak, od granicy sąsiada musi być minimum 10 metrów i 30 metrów od drogi publicznej. O, to musi być tak. I każda rodzina pszczela jest sama w sobie bardzo zorganizowana. Najważniejsza w rodzinie pszczelej jest matka, która organizuje całe życie całego ula. O. I pszczoły są, gdzie niektóre agresywne i są pszczoły łagodne. Pszczoły agresywne to są przeważnie te, które matka już jest ileś razy same sobie wychowają i wtedy ona staje się taka dzika, a jak jest dzika, to wtedy pszczoły są bardzo agresywne. Natomiast pszczoły z matką selekcjonowaną są łagodne, nie atakują bez przyczyny człowieka. Teraz co jeszcze? Wymieranie pszczół. Wymieranie pszczół to jest tak ze względów chorób, na które pszczoły chorują, czyli przeważnie to jest waroza i z działalności chemizacyjnej człowieka. Nieodpowiednie, nieprzestrzeganie przepisów. W nieodpowiednim czasie robienie oprysków,
I to powoduje, że pszczoła poleci na to opryskane pole i już do ula nie wróci. No taka potruta rodzina, nie ma robotnic, rodzina słabnie i pada. Teraz pszczoły najintensywniej pracują no w czasie pogody, ale najlepiej jak jest ta pogoda nie za bardzo upalna, jest ciepło i odpowiednio wilgoć, to wtedy są w stanie pobrać z roślin dużo nektaru. Zakazywać pszczół trzymać nie można, nie ma takiego prawa. Chyba, żeby to utrudniało życie innym osobom. No, jeśli chodzi o zimowanie, no to wiadomo, że pszczoły zimują w ulu. I pszczoła, ta najważniejsza matka, cała rodzina, tworzy kłąb wokół niej i utrzymuje tam temperaturę w tym kłębie, no tak plus minus 20 stopni. I spożywając syrop, przetwarzają na ciepło i ten kłąb się przesuwa w jedną lub w drugą stronę. No i tak do wiosny. Jak temperatura odpowiednia już jest na wiosnę, to wtedy kłąb ulega rozproszeniu i pszczoły przychodzą na ramkę. Praca pszczelarza polega na kontrolowaniu, co się dzieje w ulu i to jest tak co 10-12 dni. Trzeba zajrzeć do ula, popatrzeć na każdą ramkę, żeby ta rodzina za dużo nie wychowała innych matek, bo wtedy nastąpi podział rodziny, czyli tak zwane wyrojenie się pszczół. Trzeba temu zapobiegać. Tutaj wylotki, jak widzisz, wszystkie są ustawione w kierunku południowym względnie południowo-wschodnim. Jest to najbardziej optymalne. Najczęstszą czy pszczoły rywalizują z osami? Tak, ale pszczoły są w stosunku do osy słabsze. I niestety osy to są złodziejki. One tylko chcą przyjść i zjeść gotowy miód. Pszczoły bronią oczywiście, ale czasami osy nawet zagryzą pszczoły. Dlatego w pasiekach robi się różne pułapki na osy. Takie pułapki przynęte. No, najprostsze to jest butelka. W butelce się tam miodem troszeczkę robi taki syropik i osa czuje tam, że tam jest miód, wejść wejdzie, ale wyjść nie wyjdzie i się utopi. To są takie tego. I co tu by jeszcze powiedzieć? Czy pszczoły można, jak chorują, leczyć? Oczywiście. Są weterynarz może zlecić odpowiednie leki, zobaczy jaka to jest przyczyna choroby pszczół i wtedy podajemy w różnej formie, może to być w formie syropu, oprysku wewnątrz ula i następuje leczenie pszczół. I to by było z grubsza
Na tyle. To dużo by opowiadał. Przekazasz oprócz tego, że ma miód, to jeszcze są inne produkty pochodne, jak pierzga, jak propolis, no i oczywiście wosk. Wosk wytapiamy w specjalnym urządzeniu do odzyskiwania wosku z ramek, które zostały już wykorzystane. No i te ramki są już ciemne i trzeba z nich odzyskać wosk oraz zdezynfekować tą ramkę. Wtedy do wytapiarki wosku wkładamy taką ramkę. Wcześniej uzupełniliśmy wodą. Jest butla z gazem i palnik i pod wpływem temperatury woda zamienia się w parę i ta para oczywiście powoduje, że wosk zostanie wytopiony. I wosk oczywiście później są różne tam jakieś tam racuszki albo tego. I z tego wosku również wytwarzamy i świece, i inne tam rzeczy. Oraz jest potrzebny do wyprodukowania nowych plastrów, węzy dla pszczół, na których one budują swoje te komórki, w których składają miód i larwy pszczół. I to było. To jest takie urządzenie. Tutaj jak się podgrzewa, tędy wycieka wosk do wiadereczka i później w tym wiadereczku tworzy się taki klocek, który jest później dobry do sprzedaży albo wymiany na plastik woskowy. I to było.